jedziemy właśnie do Monkey Forest. Dojechaliśmy właśnie do Monkey Forest. O, są już małopiszonki. Idziemy kupić bilety. Dla dorosłych kosztuje 30 tysięcy. Tutaj można kupić bananki dla małpek za 20 albo za 50 tysięcy. No dosyć drogo tutaj mają. Ale my mamy orzeszki. No peanuts. Shh. Drop all your peanuts in the bowl. Peanuts, stop peanuts. Drop all. Kasia już ma tych wspólników. Masz całą jeszcze jedną kieszeń orzeszków? Uważaj na okulary. Te mapy są w miarę przyjazne, ale wiedzą, gdzie szukać orzeszków. Wpychają łapy do kieszeni, do plecaków. O. Co tam masz w kieszeni jeszcze, bo na coś chcę wyciągnąć? Co właśnie wyciągnęła orzeszka. O. Bitwa. Nie ma już. Zjadłaś. Sprawdzę w kieszeni, nie ma więcej. No co tam zaglądasz, jak nie ma? Oczywiście nie może zabraknąć nawet w świętym lesie, bo to jest święty las. Monkey Forest to jest święte miejsce, ale oczywiście nie może zabraknąć straganów z pamiątkami. Na pewno tu są zawyżone ceny.
Forest z prawdziwego zdarzenia. Kasię przed chwilą ugryzła małpa, ale taka wredna, wielka była. Największa z całego parku. Jeszcze była jakaś taka dziwna, miała taką niedorozwiniętą mordę. Nic nie miałam, no. I tutaj pokaż, jak cię ugryzła. Tutaj ugryzła, na szczęście nie do krwi. Ale po prostu tak boli. No próbowaliśmy ją odgonić, a ją... Mateusz nawet kijem ją próbował, ona się odsunęła na chwilę i wróciła z większą agresją na mnie i po prostu zaczęła mi gryźć. A mnie też warczała na mnie. Małpka sobie poszła spać. A tutaj druga. Z zewnątrz ten Monkey Forest nie wydawał się taki wielki, on jest naprawdę spory. Ten las, taka dżungla, jakiś kanion. Teraz idziemy zobaczyć Holy Spring Temple. Jest też niezłe, naprawdę niezłe drzewo. Super wyglądający most, przez który przed chwilą przechodziliśmy, to jest most smoka albo węża, już nie pamiętam, ale wygląda świetnie. Tutaj spokojnie można byłoby skakać do tej wody, bo jest głęboka, kąpać się. Nie można tutaj myć nóg. Ciekawe dlaczego. Niestety jest już koniec ścieżki. To jest pewnie to święte źródło możliwe. Jak wam podobają się takie posągi, takie rzeźby? I jeszcze jedna. Bardzo ciekawe. W tym miejscu znajduje się świątynia do kremacji. Jak się domyślam, do kremacji zwłok.